Hej, 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 cześć, cześć do wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek serii Gothica 3. Jesteśmy w tej chwili w klasztorze, bo tutaj mamy do zaliczenia w klasztorze, właściwie jesteśmy w kaplicy Nosa. Nie wiem, czy tutaj przyjmiemy błogosławieństwo. Tak mi się wydaje, że tutaj, skoro to jest kaplica. Ej, tak się wychodzi, dobra, czekaj, nie wiem, nie w tą stronę polazłem. Dobra, w każdym razie zrobiłem kilka misji, no kilka też nie chcę mi się robić, bo to strasznie dużo czasu by zajęło. Albo są one po prostu już niewykonalne. Więc chyba rozumiecie, o co chodzi. Tutaj mam się udać? Inosie, chcę dla ciebie walczyć. Czas położyć kres chaosowi i odnowić ten świat. Jam jest ogień życia. Poznaj moją boską wolę. Sługa Beliara musi upaść, aby ogień porządku mógł świecić jasno i dumnie. Ej! Zabij przywódcę moich wrogów. Zabij Zubena. Wiele osiągnąłem. Lud Myrkany jest wolny. Orkowie odeszli. Nadszedł czas, by zadecydować, jaką moc chcesz posiadać. Chcę być oczywiście silniejszy. Energia życiowa, no, no proszę bardzo. Oczywiście, że chcę być przekozakiem nad przekozaków. Czyli znowu muszę wrócić do starego hełmu. Nie uśmiecha mi się to, bo jest brzydki. No ale trudno, no to już jest końcówka gry, więc możemy się jakoś przemęczyć. Wrócimy się jeszcze do klasztoru zapytać o piątą świątynię. Oczywiście tam już napomknąłem rozmowę, żeby zobaczyć, o co chodzi, ale ale wolałbym tutaj zostawić jednak dla was większość. Aiden nie. Dargov. Szukam piątej świątyni pradawnych. Piątej świątyni pradawnych. Tu nie ma żadnych świątyń. Tylko lud, góry i orkowie. Obawiam się, że nie mogę pomóc. Co to za kroniki? Co to za kroniki? Zawierają całą historię naszego zakonu. Szczególną uwagę poświęcono w nich początkom bractwa. Świetnie. Gdzie mogę znaleźć tę księgę? W bibliotece. Ale jest pewien problem. Co za problem? Co za problem? Księga zawiera wiele tajemnic. Dlatego została zapieczętowana za pomocą magii. Tylko nasi magowie wiedzieli, jak ją bezpiecznie czytać. Więc w czym problem? Ponieważ magia przepadła, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy otworzymy księgę. To. Muszę zachować ostrożność. Problem. Nie, żaden problem. Kroniki. Są w bibliotece, na dolnym poziomie. Okej, zaraz, jakiś paladyn mi przed oczami przemknął. Mak ognia. Gdzie tego paladyna wcięło? To jest jeden z tych, który bym też... O, tu jest. Oliver. Proszę, weź ten puchar. Proszę, weź ten puchar. Przywróci ci magię. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem do twojej dyspozycji, jeśli sobie czegoś życzysz. Nie, nie, nie. A ile jeszcze tych pucharów w ogóle mam? 5. 5 pucharów, czyli jeszcze 5 paladynów by trzeba było znaleźć. Ojoj, 5 paladynów też będzie ciężko raczej. Dolne piętra, tak? 7. Gdzieś na dolnym piętrze. Dowiemy się co nieco o piątej świątyni. Być może. Tylko gdzie na dolnym piętrze? Aż na samym dole pewnie, co? Kroniki wszystkie. Cholernie. Duże to. O, na samym dole chyba. Będzie. Tu są jakieś w ogóle księgi, więc... Być może to jest to. Jak nie, to gdzieś tutaj. Nie, no raczej... Na dolnych piętrach to tutaj będzie, w sensie. Pulpit?
Tu jest napisane coś o alchemii. Beczka z wodą. Już to wiem. No ja też taki oczytany trochę jestem. Stołek? Nie, nie. Kulpit. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni i ścigała go bestia. Teraz stara wiedza. Teraz tutaj trzeba pewnie będzie wejść. Kronika dominacji. Akasza miał schować w świątyni ostatni artefakt i wody wzburzyły się na oczach Akaszy i zatopiły świątynię. I Akasza udał się na północ. A to pierwszy nie tak rozlazł. Dotarł do wielkiego pasma gór z odwiecznego lodu. Tam założył klan. I był to klan ognia. Piąta świątynia. Dzień dobry. Oczywiście ostrzegano nas przed... O, demon! Pan Belzebuba. Dobra. Skąd wy strzelacie? Stąd. Trzeba się przedrzeć. Ła. O, dwóch zabiłem. No proszę bardzo, tu jest jeszcze jeden. No to ja i tak już znalazłem wcześniej ten pierścień, ale... Ale spoko, że... Zaliczyłem jeszcze to zadanie. Co by mniej wisiało po prostu. Już tak powiem. Co by mniej wisiało nam tutaj w ekwipunku. Jeszcze mowa tutaj o... O Jezus, co tu się dzieje? O, dobra. Żeby nam nie wisiało w dzienniczku z zadaniami. No i jesteśmy już u góry, tak jak nam tutaj się działo. Dargow. Czyli ty mi nic nie powiesz. Okej, spoko. Tutaj możemy tylko się pomodlić za Danosa. Ja jednak już przeszedłem odpowiednie przygotowania. Już jestem z Adanosem, znaczy z Inosem, czy tam Inosem. Zabij Zubena, no i Asasyni. Wszystkie. No widzicie, tyle mi zostało. To zadanie jest po prostu zbyt nudne, zbyt długo by to nam zajęło. Tego też mi się nie chce robić. Tego już nigdy prawdopodobnie nie zrobimy. To moglibyśmy na upartego jeszcze zrobić, ale nie. Tego nie wiem, czy da się zrobić. To mamy jeszcze za mało. To już jest raczej nie do zrobienia. No to jest do zrobienia jeszcze. To już też raczej nie do zrobienia. To jest nie do zrobienia. A to i to jest jeszcze do zrobienia. Ale mówię, to są takie już pierdoły, więc teraz tak. Wszystko po kolei. No, wróć. Udajemy się najpierw do Bragi. Robimy porządek. W Bradze. Oczyszczamy już tylko... jedno miasto, ponieważ... jedno z nich... Znaczy jedno miasto. Oczyszczamy już tylko... Varan, bo... północ oczyszczona została z orków. Znalazłem jeszcze tam jeden. Możesz przestać? Tam jeden z tych... Naprawdę myślisz, że to bolało? Tych obozów. Zaczęła się chyba bójka, chociaż może nie. Mała rada, naprawdę myślisz, że to bolało?
Jose. Pokaż mu! Ja to sam zrobię porządek w tym mieście. Nie daj się! Zatrzymaj się, ty psie! Tu jest mag. Możesz przestać? Ten czarny mag. Nawalem. Uderzyłeś mnie? I patrzcie, jeszcze nawet mnie nie widzę na mordercę. Nie daj się! Więcej ze mną nie zadzier. Ja ci pokażę! Gorn ze mną tutaj się już. Nie daj się! Gin! No, już po tobie. Dobra, tak go najpierw muszę. Tak, o. Hej, ludzie! Walka! Jose. Hej, ludzie! Walka! No nie mogę nawet ich dobić. Możesz przestać? Nie daj się zginie! Nagrody Braga, no to tak jak... Pokaż mu! Tyle co się dało, to zrobiłem. Nie udało się! Niemożliwe! Zostaliśmy pobici! No. Tu sprawa... oczyszczenia miasta została już załatwiona. Teraz tylko trzeba powiedzieć o tym... Banan. O tym trzeba powiedzieć temu gościowi, Huritowi. Bo nie, to nie był Hurit. To jest inny typek. To się inaczej nazywał. To się szło jakoś tutaj. Zdaje się. Żeby o tym powiedzieć. Na Bakarę też jest gotowa wyprawa właściwie. Tylko powiedzieć, że już wszystko załatwione. Tak więc tam też się chyba wybierzemy dzisiaj na Bakaresz. No to zanim zabijemy Zubena, to chcę zrobić pozostałe misje, no nie? Znaczy te pozostałe osady tutaj po prostu zrównać z ziemią. Tak więc to robimy, ale widzicie, ci może będą mieli problem, jak wbijemy się tam teraz gdzieś do nich. Mogą być problem, jak się do nich wbijemy, chociaż też myślę, że nie będzie jakichś większych tam ekscesów związanych właśnie z tym. Zobaczymy. Tylko, że... Bensala? Tak, Bensali był ten Tak, Bensali był ten morderca. Dobra, to Bensale sobie zostawimy na sam koniec. Chyba. Chociaż może nie. Nie wiem, coś tu trzeba nie zrobić. To na pewno. Jeszcze kawałek dalej chyba jest ta jaskinia. No właśnie, jest. Panowie koczownicy. Asaru. Zwyciężyliśmy. Marus. Ailos. Czyli oni nie chcą z nami gadać. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No w sumie to mam. Ale chciałem was poinformować o tym, że tutaj jest wolne. Macie już naprawdę fajnie. Riordian. Dobra, to teraz dalej. Możemy się zająć Bensalą. Czy Bensalą? Bensalą? A nie wiem, jak to w sumie wymawiać. Ktoś się tam tłucze już. Aha. Zatrzymaj się.
właśnie tak. Już się wszyscy ze wszystkimi tłuką. Tu trzeba oczyścić takie miasta nawet. Ciekawe, dlaczego oni się tłuką. No dalej! Zginiesz. Tak! Właśnie tak! No dalej! Tak. Właśnie! No dalej! Właśnie tak! Ej ludzie! No dalej! No. Tylko gnoja dobić. Miguel. Tak. Dobra. Właśnie tak. No dalej. Już do mnie też się... Właśnie tak. Już się przyczepili do mnie. No dalej. Już wszystko się zgadza. Tak, trafiony. Julio. O rany. No dalej. Natychmiast. O stary, sorry. Z nikim tu nie zadzieraj. Stać! Jesteś poszukiwany za morderstwo. Ja. A weź mnie ugryź. Będziesz krwawić. Nie ma tu nic ciekawego. No i tu już sprawa też załatwiona. Szybko dosyć to. O, moja głowa. Jest tutaj rozwiązywane przeze mnie. Jak nie tam? Zawracaj mi głowy. Nie chcesz ze mną gadać, okej. Okay. Rozumiem. Jak najbardziej rozumiem. Teraz tak. Właśnie. Tutaj w tej górze, okej. Okay. Będzie gdzieś w tą stronę. Znajdują się ci, którzy chcą walczyć o Bakaresz. Bo w końcu jedno miasto od drugiego niewiele dalej się znajduje. Więc sobie idziemy od razu do nich, żeby skrzyknąć ich, bo jesteśmy gotowi do wojny, czy do walki o wyzwolenie tego miejsca. Teraz, gdzie to jest ta oaza dokładnie? To jest pytanie. To jest też pytanie na śniadanie. Kurczę, też bym chciał jeszcze te 5 pucharów kogoś wręczyć, bo nie wiem gdzie mam szukać tych paladynów, bo nie pamiętam teraz położenia dokładnie wszystkich. Recz. Oni się wszyscy zgodzili, to już mu o tym mówiłem, Knutowi. Dobrze, jesteśmy gotowi do ataku. Jesteśmy gotowi do ataku. W porządku. Wydaj rozkaz do wymarszu. Dalej. Dalej. Wyzwólmy Bakaresz. No to do dzieła. Jazda, psy! Robota czeka! Ale banda się tu zebrała. Niemała. No, my tu szybko porządek zrobimy, ale czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Możemy kontynuować nasz wymarsz. Razem tu z całą ekipą. No naprawdę, będzie szybkie przejęcie miasta z tego, co tak mogę tutaj wywnioskować z grupy uderzeniowej. To będzie chyba bez problemu. Ciekawe, co oni powiedzą w ogóle. No bo
Czekajcie chwilę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kamień lwa? Pomów Zasaru, Kajora, no mieliśmy. Utrasa znajdziesz przy ruinach Valshedim. Huric. Sinikar, natomiast przy nie... Sinikara właśnie tutaj walczę. Z Huritem pewnie będą jeszcze pogadać później. Dobra, oni gdzieś już poleźli. A kij im w oczy, ja sobie sam mogę też poradzić w tym mieście przecież. O nie chcę się z zacząć walczyć. Miejmy to od razu. To zwierzę. Bo nie jest mi ono potrzebne do szczęścia. A z Wutrasem mówię, już gadałem, oswobodziliśmy tamtą część. Tam jest po prostu czysto, ale tam więcej właściwie orków było niż tych... koczowników, znaczy nie koczowników, tylko asasynów. A, oni... oni są już... mi nieprzychylni. No i dobrze. Benito. Gorzej będzie tam na górę się dostać. Nam trzeba będzie już trochę siły użyć. Ale wystarczy większość chyba wybić tutaj, więc nawet dolne piętro prawdopodobnie czyszcząc będziemy mieli już większość zdobytą. Aczkolwiek może jednak się tak nie stać. Ja już bijam do miasta. O, już się tutaj niewolnicy tłuką łopatami i siekierami i wszystkim czym można. Dobrze. I po kłopocie. Przez przypadek jakieś zadanie wykonałem, którego nadmiennik jeszcze nie zlecił. To są ci wojownicy z areny chyba, których też już wcześniej tłukłem. Mak. Ała. No. Amul. Wojownicy świątyni. To są ty... też chyba z nimi na arenie walczyłem. Tak mi się bynajmniej wydaje. Chodźcie. Wytnę was jeszcze. Ahmed. Będę się musiał podleczyć, niestety. Się tutaj zbiegli. Najazd. No chłopaki, teraz trochę z waszej strony musi być zaangażowania, bo ja tu tylko wycinam i wycinam, a was tu nie było widać nawet. A już pół miasta leży. O, przepraszam was, ale katar mnie jakiś tutaj rozkłada pomału. Co tak z takiego amula może dropnąć? Przywołanie szkieletu. Spoko. Mamy kolejnych magów. No, miałeś zaatakować. No, atakuj. O mój Boże. A
O nie, bujaj się. Bujaj się. O kurde. No. No cholera jasna, no. Dobra, już teraz przyspieszam, żeby nie było. Nie chcę się czekać, aż się właduje to wszystko, bo to chwilę wtedy trwa, a tak jak się wyłączy save'a, to troszeczkę szybciej to idzie, więc teraz będę mógł sobie to już pozwalać robić, bo mówię, to już będzie i tak zakończenie serii zaraz, więc jeszcze lepiej jak przyspieszę trochę. O, jest! Nie ma leczenia się, kolego. Który to taki cwany? Stamtąd. Wow. Wow, wow, wow. No szybko chlej. Idziemy. Idziemy po niego. Co? Co? Ja powiem wam tak, ja nie wiem co tu się wyprawia, ale ten Tisgar jest naprawdę jakimś prze kozakiem. Skoro on ma jakiś obrót o 360. Tylko nie trafiaj. No masz szczęście. Już we mnie. Już we mnie strzelają. Już we mnie, tylko zabiłem Tisgara, od razu jest wszystko na mnie. Ale wydaje mi się, że oni czują gdzieś tam w kościach, że to ja tutaj im mogę dokopać i dlatego jest od razu celowanie na mnie. No. Dobra. Magowie już nie robią tutaj im roboty. Już nie ma tego dobrobytu. Już koniec tego miasta w takim razie. Już jakieś niedobitki to tu zostają tylko. Już nawet żadnych chyba bohaterów tutaj nie ma. Tych złych oczywiście mi chodzi. Nie jest ze mną aż tak źle. Dobra panowie, gdzie są tu kolejni? Do strzału. Chcę was tutaj upolować. Tu zaraz mag kolejny. Już może tu nie będzie. No ale stąd się jeszcze wszystko właśnie nie pokazało. No, idą za mną. O, jeszcze jeden. Ani krok dalej.
Mroczny mak. Lecie mi tu bić, właśnie. Bardzo dobrze. Knut. Co, będzie się teraz gonić za resztą z tych gomoni? Ja chciałem z tobą pogadać. Udało nam się! Łap co tylko zdołasz! Zasłużyłeś na to! Czas na zabawę! No i dobra. Nie interesuje mnie już tutaj w sumie nic, bo mam tego tyle dobytku, że nie ma sensu po prostu już tego zbierać nawet. Ben Rai, jeszcze właśnie Ben Rai nie robiłem porządku. Tylko nie pamiętam, który jest tam w pobliżu Ben Rai. Chciał, żebym zrobił porządek. Kamil Wa. Asaru, Morasul, Ashdim, Urit. Dobra, robimy porządek. Najpierw zaczniemy sobie... Gdzie jest ich przywódca? Schowaj broń. Szukam waszego przywódcy. Maga. Przecież wy nie mieliście chyba u siebie akurat. Tak też może być. Schowaj broń. To tu czemu? Że na razie nikt nie jest ze stem jakoś przeciwko. Stać! Stać! Ktoś... Nie. Nikt... Dobra, idą już do mnie. Zatrzymaj się, ty psie! Grzeczniej! Zatrzymaj się, ty psie! Zatrzymaj się, ty psie! Zatrzymaj się, ty tchórzu! No to te trwani to są tylko łuczników mają. O, ten już ucieka, żeby tylko mnie nie nawalać. Sancho. Pancho. Wy też zaraz zginiecie. Każdy kiedyś będzie musiał. Kampa. O. Ała. No jeszcze żyjesz. No. Osobość Ben Rai. Jak to wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o... No 54%, no to całkiem. Teraz tak. To mamy. Lago jest. Isztar i to zostało. No najpierw Isztar. Tylko, że tam trzeba będzie z rozwagą to zrobić. Isztar. Redok. Teraz nie ogarniam, który jest który, nie? Isztar.
ani... Nie, ja nie chcę wchodzić. Ja się w ogóle chcę cofnąć do Mixira. Zanim jeszcze, bo przecież... Chociaż... W sumie... Lepiej to zrobić samemu. Powiem wam, że lepiej to zrobić samemu. Ja się przebijam tylko do zamku. Mówię po raz ostatni. Wynoś się. Alarm i intruz. Właśnie. Spadaj. Ten nie jest Zuben. Nikt nie będzie mnie bez... Twardy jest. Jeszcze się do doświadczenia. Możesz przestać? No. Widzę, że wszystko na zmianę będzie atakować. Chodź. Zapiszmy sobie. I zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Mam nadzieję, że tam nie będzie zaraz jakaś... Albo tutaj jeszcze możemy... O właśnie, tu jest jeszcze kilku wojaków. Ała! Stary, dlaczego by to nie chciałem? Niewolnicy to ja nie chciałem akurat uderzyć, przez przypadek to zrobiłem. Czy tutaj w zamku jest jeszcze jest? Nie no, możemy teraz zrobić tak, żeby się cofnąć. Żeby też mi inni pomagali, bo przecież... Co jest? Co jest? Myślę, nie będę się tutaj sam tłukł z całym miastem. Jednak chyba będę musiał. Kazim! Chodź tu, Kazim. Kazim. Watch. Nie, to się nie da tak. Dobra, wiecie co, planowałem, że jeszcze może z 1-2 odcinki bym nagrał, ale szczerze powiedziawszy, tak, ta gra mnie już nudzi, dlatego w tym odcinku wycinamy po prostu wszystko, wszystkich miastach, których się da i kończymy serię, ponieważ, no, było tam jeszcze dwa zadania z tym. Z magami wody, na przykład, no, wyczyścić na pewno tych pięciu, zabić tych pięciu przywódców zombiaków. Jeszcze tam by coś się znalazło. Bo to jest jeszcze pod Isztar jeden mag. Nie wiem... Merdarion? Chyba? Tak się chyba on nazywa? Nie mógłbym zrobić jeszcze z nim misję, bo zapowiadałoby się dosyć ciekawie. Tam mamy...
do zrobienia, jest, który trzeba jakiś grób jakiegoś sławetnego wojownika. Ale naprawdę, mam już dość tej gry, ona jest po prostu, no jest spoko, ale ona jest już według mnie trochę za długa, nie? Tak męczę ją i męczę i skończyć nie mogę. No za zbyt mainstreamowa się już zaczęła wydawać ta gra. Ała. Już idzie mag. Ognisty mag. O nie. Nie no. Dobra, jestem z powrotem. Planowałem na początku... Jeszcze jak zanim nagrywałem ten odcinek, czyli nagrywam go jeszcze cały czas. Miałem nagrać jeszcze jeden może później, ale naprawdę. Gra mi już tak nuży. A że już jest możliwość skończenia jej na tym etapie. Czyli wyczyszczenia po prostu... tych dwóch miast pozostałych. To tak też zrobimy, że to wyczyścimy po prostu. Mimo, że tam zostało mi tam na przykład kamień z tym lwem. Zostało nam też... misja Nefariusa. Poszukiwanie jakiegoś grobu. On się znajduje pod samym już Isztar właściwie. Ale mówię, ja w tej chwili nie mam po prostu już sił do tej gry. Ona już jest strasznie monotonna. Nie dzieje się w niej nic ciekawego po prostu i... A niech on podejdzie tutaj. Ała! O ty śmieciu! Zatrzymaj się, ty tchórzu! O ty śmieciu! Myślałem, że tu podejdzie. O, mnie chlusnął dwa razy. I mnie już prawie nie ma, nie? Dwa razy ognie tylko dostałem i jestem po prostu w czarnej dupie. O, dosyć ładnie przyjmujesz te strzały. Jako, że nie jesteś nic... O nie! Surus. Zatrzymaj się, ty tchórzu! No nie. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Ja was będę tak pomału sobie wytłukiwał, co? Co wy na to? O, prawie. W ogóle bym zaczął od tego, że jakiś... Tutaj... Bym sobie coś jakąś odpornością tutaj... Nie pogardził. Przenieśmy się teraz z powrotem do Isztar. I skoro wyciągnęliśmy... Zaraz zginiesz! Wyciągnęliśmy tych leszczy. Mam nadzieję, że oni tu nie wrócą z powrotem. Ocieluju. Zaraz zginiesz. Wybiła twoja ostatnia godzina. Zatrzyma się. Tu was trzeba pojedynczo już wybijać. Oczywiście, jedno z trudniejszych miast do zdobycia. Ale tu już chyba nie było wyboru innego. No, mogliśmy na tych magów zacząć. Szkoda, że oni się też leczą.
Jakby tam nie było takiej grupy, jaką za sobą prowadzą oni, no to właściwie przed nimi, którzy idą, to myślę, że tutaj bym spokojnie sobie już radził, ale że nie ma tutaj takiej możliwości, no to nie. Tam już sobie oczyściłem, żeby nie było. Tam sobie już wybiłem kilku. Tak szukałem tego Merdariona. A stwierdziłem, bo mi umarł niestety, tak to bym zrobił nic, jeszcze bym przyszedł tutaj z wojskiem, ale już mnie tak to wkurzyło, to już był taki znak ostateczny do tego, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję w sprawie nagrywania dalej. Zatrzymaj się, ty psie! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, jak nie przyjdą tu ci wasi magowie, to jeszcze możemy tutaj pogadać. Emel i Kazim. W sumie w ogóle widzicie chyba moje znużenie już tą grą. Skoro już tak mówimy o tym znużeniu w ostatnich kilku odcinkach, bo nawet już nie zbieram tego wszystkiego, co wypada z przeciwników. Zaraz zginiesz. Tu jest trzech takich kolegów. O nie. Wow. Jak ja nie lubię tych czarów, kiedy oni mają taki zawijany. Po prostu nieuczciwe. Bo nie można przed tym umknąć. Bo widzę, że tu ogień to jest generalnie bardzo silna broń przeciwko w ogóle jakimkolwiek przeciwnikom. Surus się uleczył. Betazar też się uleczył. Dobra. Walka z Surusem. No nie! No przecież... Dobra, w końcu udało mi się ich załatwić, tych trzech magów, ale było to tak cholernie ciężkie, że ja pierdzielę. I w sumie jeden z nich okazuje się być złodziejem tej rudy. Więc jeszcze to zadanie anulowano, więc planowałem trochę coś innego. Da się był ten Nerasul cały. No udało się nareszcie, rany. Co ja się tu miał namęczyć, żeby to zadanie w ogóle wykonać. Dobra, zróbmy jeszcze tą Morasul całe. Mówiłem, już kończymy serię na etapie pokonania powiedzenia co nieco powiedzeniu, znaczy zdradzeniu już Inosowi, że zadanie zostało wykonane i że generalnie cała pustynia została oczyszczona. Na tym etapie wtedy będzie można zakończyć spokojnie grę, bo to są wszystkie już zadania, które trzeba wykonać. Znaczy tutaj ich sobie po prostu oklepiemy na razie. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. I trzeba załatwić po pierwsze tego gościa tutaj, no bo przecież on jest tym magiem. Możesz przestać. No zale. Do piachu. Trzymaj mu. Do
Przywal mu! Do piachu z nim! Tak! Przywal mu! Do piachu z nim! Naprawdę myślisz? Czekajcie, ja zagram na swoich warunkach. Chyba, że go jeszcze udam. No nie uda się. Dobra, udało się. Ernesto. Dziękuję. To tam jeszcze się ze mną tłuc chce? Wow! Większość widzę tutaj gości chce się ze mną tłuc. A ten co, mi nie pomoże? Ale to jest flet. Hej, patrz co robisz. Hej, co ty wyprawiasz? Tak, pokaż mu. No dalej. Trafiony. No dalej. Ramon. Ła. Zaraz, tu jest paladyn. A ja mu nie dałem. W ogóle. Mazil. Hej ludzie! Sorry. O Elka przez przypadek załatwiłem po raz drugi. No dalej. Angar. Angar, jesteś paladynem, tak? No dalej. Trafiony. Ja to by nie dawałem tego pucharu? No dalej. Pokaż mu. Trafiony. A mi? Jeszcze! Wolnij go! Co za cios! Nie jest ze mną aż tak źle. Zatrzymaj się, ty tchórzu! To by już chyba dawałem. Chodź tu! Idę! Wyślę cię na łono Beliara! Hej ludzie! Trafiony! Stary, ja was wszystkich... Mam na kilka. Machnieć mieczy. Trafiony. Zatrzymaj się, ty tchórzu. Ale po co się mam zatrzymywać, skoro... No dalej. Pokaż mu. Pokaż mu. Ilia. Pokaż mu. Trafiony. O, a tu jeszcze na plecach. Mam. Trafiony! No pozbyw... Pokaż mu! No! Zatrzymaj się! Anktos! Asasyni zostali pokonani! Dziękuję ci, ojcze wolności! Kiedyś pustynia będzie należeć do nas! Już należy! Przyjmij to, mój wybawco! Niechaj pomoże ci w dalszych przygodach! Ja już... Powiedzmy szczerze, nie mam tych przygód. Oczyściłem już wszystko. Teraz wystarczy wrócić, zdaje się, do... do Inosa. Jedzie po prostu. O ty gnoju! No patrzcie, śmiecia. Więcej ze mną nie zadzieraj. No właśnie. No przynajmniej drań ma złoto. No bierzcie to złoto jak chcesz, bierzcie sobie to chcecie z tych ciał, nie, naprawdę już nie mam... Po co tego zbierać? No nie zrobiłem tego na pewno z tym pucharem, ale to się świeci. Sługa Beliara poległ. Zuben nie żyje. Bez niego rządy asasynów wkrótce się skończą. No się wypełniłem twą wolę. Wypełniłem twą wolę. Walczyłeś w moim i odniosłeś zwycięstwo. Pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. O. Dziękuję.
Właśnie to chciałem usłyszeć. No i proszę bardzo. To jest koniec nasz. Chyba. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gotha i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Po śmierci Robara II zasiądę na jego tronie jako nowy król Myrtany. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i kraju. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Uwolniłem Warant spod władzy asasynów. Mag wody, Saturas, poprowadzi koczowników w długą podróż. Znów będą kroczyć drogą wiecznego wędrowca, tak jak niegdyś ich przodkowie. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. No i dobrze. Niech sobie chłopak odpocznie. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. A Lares z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. Złodziej, no natura złodzieja. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. Czyli to jest taka zapowiedź niby tego Gothica 4, tak? No widzicie, tak się kończy Gothic 3. Dałoby się jeszcze 4-5 dobrych odcinków nawet nakręcić. Ale myślę, że i tak fajnie się w to grało, ale w pewnym momencie zaczęło być tego już po prostu za dużo, zaczęło się to robić nudne, dlatego ta gra, może właśnie dlatego, no nie do końca była tym, czym twórcy zakładali, żeby była awesome, mega i w ogóle. No ale mówię, fajnie się w to grało, więc generalnie gra jest warta polecenia, ale też ciężko jest zrobić tak, żeby były wszystkie misje. No nie da się po prostu zrobić tak, żeby było tutaj coś, tu coś, tu coś. Dlatego widzicie, że 100% nie we wszystkich miastach da się po prostu wyciągnąć. Dobra, ale się z wami żegnam. No i do zobaczenia tam za jakiś czas we Zmierzchu Bogów. Tylko to najpierw muszę sobie trochę odpocząć, zrobimy sobie jakąś inną serię. Ale obiecuję, że ze Zmierzchu Bogów na kanale również wyląduje. A tymczasem żegnam się z wami. No na razie.